Przechodzimy teraz do pierwszego rozdziału komentarza do Piątej Księgi Mojżeszowej autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha. Rozdział pierwszy. Z Chorebu do Kadesz. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Araba naprzeciw Suf pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Haserot, Di-Zahab, z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. Pisarz stara się, by dokładnie opisać nam położenie miejsca, na którym zostały wypowiedziane słowa tej księgi do ludu izraelskiego. Izrael jeszcze nie przekroczył Jordanu. Lud dotarł do wschodniej strony Jordanu, naprzeciw Morza Czerwonego, gdzie prawie 40 lat wcześniej Bóg tak wspaniale udowodnił wielką moc. Ten dokładny opis pokazuje, jak bardzo Boga interesują sprawy Jego ludu. Nie uszła mu żadna, nawet najmniej ważna okoliczność związana z jego ludem. Wspomniane są nawet jego postoje. Wzrok Pana ciągle spoczywał na całym zgromadzeniu, jak i na każdej pojedynczej osobie. Dniem i nocą czuwał nad ludem. Lud był pod jego kierownictwem. Tak było wtedy z Izraelem na pustyni, i tak też dzisiaj jest z Kościołem, zarówno jako całości, jak i każdego pojedynczego członka. Jego oko ciągle spoczywa na nas, a ręce Jego ogarniają nas w dzień i w noc. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Hioba 36:7. On zliczył włosy na naszej głowie i zważa na wszystko, co nas dotyczy. Wszystkie nasze potrzeby i sprawy bierze na siebie. Życzy sobie, abyśmy złożyli wszystkie nasze zmartwienia na Niego w pewności, że On się o nas troszczy. Bez względu na to, czy są to sprawy ważne, czy błahe. Jest to prawdziwa pociecha dla naszych serc. Niezależnie od tego, co może nas jeszcze spotkać, pozostaje jednak pytanie, czy wierzymy w to bez żadnego ale? Czy rzeczywiście wierzymy, że wszechmocny Stwórca, ten, który podtrzymuje wszystko, który nosi filary wszechświata, postawił sobie za zadanie, aby troszczyć się o nas w podróży przez ten świat? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Rzymian 8, rozdział 32, werset. Co znaczą dla nas te słowa? Rozmawiamy o tych sprawach i uważamy je za prawdziwe. A jednak w naszym życiu codziennym tak mało je urzeczywistniamy. Gdybyśmy rzeczywiście wierzyli, że nasz Bóg się troszczy o wszystkie nasze potrzeby, gdybyśmy naprawdę znaleźli w Nim wszystkie nasze źródła, to czy moglibyśmy jeszcze pokładać nadzieję w nędznych ludzkich źródłach, które przecież tak prędko wysychają i nas rozczarowują? To jest niemożliwe. Lecz znać naukę o życiu z wiary to coś całkiem innego niż urzeczywistnianie jej. Okłamujemy ciągle samych siebie, jeśli twierdzimy, że żyjemy z wiary, a w rzeczywistości opieramy się o ludzką podporę, która prędzej czy później musi się złamać. Jaką radość daje nam wtedy pewność, że Stwórca, który podtrzymuje wszechświat, miłuje nas wiecznie i doskonale, że Jego wzrok zawsze na nas spoczywa, że On sam się o nas troszczy zarówno o cielesne i duchowe potrzeby. W Chrystusie posiadamy wszystko.
On jest skarbcem nieba i spichlerzem Bożym. Jako ludzie bardzo prędko zwracamy się z naszymi sprawami do ludzi. Czyż nie prościej byłoby zwrócić się bezpośrednio do Jezusa? Potrzebujemy współczucia? Któż może współczuć nam bardziej niż miłosierny arcykapłan, który zna wszystkie nasze słabości? Potrzebujemy pomocy? Któż może nam tak pomóc jak nasz wszechmocny przyjaciel, posiadacz niezmierzonych bogactw? Potrzebujemy rady lub drogowskazu? Któż może go nam dać, jeśli nie nasz Pan, który jest mądrością Bożą? 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Nie ranimy Jego kochającego serca, odwracając się od Niego. Pozostańmy blisko przy źródle. Wtedy z pewnością nie będziemy musieli narzekać na brak wody. Jednym słowem, żyjmy z wiary i w ten sposób uwielbiajmy Boga przed otaczającym nas światem. Drugi werset naszego rozdziału zawiera godną uwagi informację. Z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. 11 dni. Lud izraelski potrzebował na to 40 długich lat. Czy to jest możliwe? Spójrzmy na nasze życie. My również poruszamy się wolno naprzód. Ile zakrętów i postojów jest na naszej drodze? Często musimy zawrócić i zaczynać od początku. Jesteśmy leniwymi wędrowcami, ponieważ jesteśmy leniwymi uczniami. Dziwimy się, że lud izraelski na 11 dni drogi potrzebował 40 lat. Lecz mamy dosyć powodów do zastanowienia się nad naszą wędrówką. Podobnie jak lud izraelski, zatrzymujemy się z powodu naszej niewiary i leniwości naszych serc. Przy czym nasze usprawiedliwienie nie ma takiej ważności, co usprawiedliwienie Izraelitów, gdyż nasze przywileje są nieporównywalne. Wielu z nas z pewnością jest zawstydzonych z powodu tak długiego czasu, którego potrzebujemy, aby nauczyć się, czego Bóg od nas wymaga. Słowa apostoła pasują dokładnie do nas. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, którym potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset. Nasz Bóg jest nie tylko wiernym i mądrym nauczycielem, ale jest także łaskawym i cierpliwym. Nie pozwala, abyśmy powierzchownie spełniali nasze zadania. Często nam się wydaje, że już dobrze nauczyliśmy się jakiejś lekcji i próbujemy rozwiązać nowe zadanie. Ale nasz nauczyciel wie dobrze o tym, że nauczyliśmy się tego po łebkach. On nie chce nas wykształcić na niedouczonych teoretyków. Jeśli to jest konieczne, uczy nas nut całymi latami, aż nasze zadanie będzie dobrze wyśpiewane. Powinno być dla nas deprymujące, że w nauce jesteśmy tacy leniwi, ale równocześnie doświadczamy łaski naszego Boga. Możemy dziękować Mu za tę metodę pouczania i za Jego cierpliwość, której ciągle z nami przerabia to samo zadanie, aż je sobie dokładnie przyswoimy. Podróż ludu Izraela z Chorebu do Kadesz Barnea jest trafnym obrazem historii wielu na drodze do pokoju. Wiele dzieci Bożych żyje całymi latami w wątpliwości i strachu, nie znając wolności, ku której Chrystus uwolnił swój lud. Zasmucające dla każdego, który naprawdę stara się o takich ludzi, jest to, iż widzi zły i chorobliwy stan, w którym niejeden wierzący pozostaje przez całe swoje życie,
Często nawet nieustanne wątpliwości i obawy postrzegane są w kategorii prawdziwej pokory. Pewność zbawienia jest potępiana jako zuchwałość. Tacy ludzie stoją pod zakonem zamiast pod łaską. Są trzymani w oddaleniu i nie są w stanie przystępować do bliskości Boga. Możemy to widzieć w Hebrajczyków 10 rozdział od 19 do 22 wersetu. W 40 roku, pierwszego dnia 11 miesiąca, Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. Werset 3. W tych kilka słów zawiera ważne pouczenia dla każdego sługi Bożego, dla wszystkich, którzy są powołani, aby służyć słowem i nauką. Mojżesz dał ludowi właśnie to, co sam otrzymał od Boga, nie mniej i nie więcej. Wprowadził lud w bezpośredni kontakt z żywym słowem Pana. Jest to ważna zasada służby, aktualna na wszystkie czasy. Wszystko inne nie ma wartości. Przetrwa jedynie Słowo Boże. W nim jest boska moc i boski autorytet. Wszystkie ludzkie nauki przemijają i nie dają człowiekowi fundamentu, na którym może bezpiecznie budować. Głoszenie słowa w całkowitej dokładności i prostocie, przekazywanie go tak, jak otrzymano je od Boga i skonfrontowanie w ten sposób słuchaczy ze Słowem Bożym powinno być poważnym pragnieniem dla wszystkich, którzy służą zgromadzeniu Bożym. Wtedy też będą przemawiać z mocą do serc i sumień słuchaczy. Słuchając, są wprowadzeni przez Słowo w kontakt z samym Bogiem. Zobaczmy, co na ten temat mówi apostoł Paweł. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem nie umieć między wami, jak tylko Jezusa, Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Powodem tego lęku i tej wielkiej trwogi było życzenie apostoła, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 2, od 1 do 5. Ten szczery, wierny sługa Boży starał się wprowadzić swych słuchaczy w bezpośredni, osobisty kontakt z samym Bogiem. Bo któż to jest Apollos? Albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Każda fałszywa służba sprawia, że ludzie są przywiązani do sługi. W ten sposób ze sługi czyni się kogoś, a Boga odsuwa na dalszy plan. Natomiast każda prawdziwa służba ma za zadanie, tak jak to widzimy u Mojżesza i Pawła, prowadzić słuchaczy w obecność Boga. Na innym miejscu apostoł zajmuje się tym tematem jeszcze dokładniej. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Nie mniej i nie więcej, nic innego jak to, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. 1 Koryntian 15, rozdział od 1 do 4.
Jakże jasne i poważne to jest słowo dla tych, którzy chcą być skutecznymi sługami Chrystusowymi. Apostoł troskliwie starał się, by czysty strumień ze źródła serca Bożego płynął w kierunku serc chrześcijan. On wiedział, że wszystko inne nie miało znaczenia. Gdyby starał się przywiązać słuchaczy do siebie, znieważyłby swojego mistrza, wyrządziłby im wielką krzywdę, a sam poniósłby szkodę w dniu Chrystusowym. Przechodzimy teraz do słów Mojżesza. Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufratu. Wersety 6 i 7. W całej piątej księdze Mojżeszowej zauważamy, że Pan szczególnie bezpośrednio obcuje ze swym ludem, bardziej niż w poprzednich księgach. W powyższym miejscu nie są wspomniane ani obłok, ani trąba. Pan nasz Bóg przemówił do nas. Z czwartej księgi Mojżeszowej wiemy, że lud prowadzony był przez obłok i słyszał dźwięk trąby. Tutaj tego brakuje. Słowa te brzmią bardziej poufnie. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. To jest pocieszające. Przypomina to czas patriarchów, gdy Pan rozmawiał z naszymi praojcami, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Przybliżył się do nich tak bardzo, że nie były potrzebne ani pośrednictwo, ani ceremonia. On odwiedził ich, usiadł z nimi i korzystał z ich gościnności jak przyjaciel. Ta prostota nadaje szczególny charakter historiom pierwszej księgi Mojżeszowej. W drugiej, trzeciej i czwartej księdze Mojżeszowej znajdujemy coś zupełnie innego. Tam przedstawiony jest obszerny system obrazów i cieni, zwyczajów i zarządzeń, który został nałożony na lud w tamtym czasie i którego znaczenie rozwinięte jest w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Będąc w tym systemie, Izraelici znajdowali się w pewnej odległości od Boga. Sytuacja już nie była taka jak kiedyś. Niewola, ciemność i dystans były cechami charakteryzującymi system lewicki. Z drugiej strony te obrazy wskazują na wielką ofiarę, która jest podstawą zamysłów i postanowień Bożych. W piątej księdze Mojżeszowej jest stosunkowo mało wspomniane o zwyczajach i ceremoniach. Pan ukazuje się raczej w ścisłej łączności ze swoim ludem. Nawet kapłani w swej służbie są rzadko wspominani. To jest godna uwagi cecha charakterystyczna piątej księgi, która pokazuje, że nie jest jedynie powtórką poprzednich ksiąg, lecz czymś szczególnym. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie, już dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków. Przywilejem tego ludu było mieć takiego Pana i widzieć jego zainteresowanie we wszystkich ich sprawach. On ustanawiał, jak długo mieli zostać na jednym miejscu i dokąd mieli skierować swe kroki. Nie musieli troszczyć się, jaka długa będzie ich podróż i gdzie będzie jej cel. On zaopatrywał we wszystko i to było wystarczające. Cóż pozostało im czynić? Po prostu być posłusznymi.
mogli spoczywać w miłości Pana, ich Boga przymierza, i być posłusznymi Jego przykazaniom. W tym był utwierdzony ich pokój, ich szczęście i ich pewność. Długość dziennie przebytej drogi była dokładnie wymierzona, ponieważ Bóg znał drogę z Chorebu do Kadesz Barnea. Musieli tylko dzień po dniu iść dalej, w zależności od Niego. Pan prowadzi tylko wtedy, gdy widzi posłuszeństwo. Pan prowadzi tylko wtedy, gdy widzi posłuszeństwo. Gdyby po wypowiedzi Pana, już dosyć waszego pobytu na tej górze, lud chciał pozostać tam trochę dłużej, byłoby to wbrew jego woli. Na jego społeczność, jego radę i pomoc mogli liczyć tylko wtedy, gdy byli mu poddani. Tak było z Izraelem na pustyni i tak jest z nami. Bóg przymierza Izraela jest naszym Ojcem. Jeszcze dzisiaj zajmuje się wszystkimi szczegółami życia, tak jak wtedy ludem izraelskim. Słowo Jego do nas brzmi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Filipian, list do Filipian, rozdział 4, werset 6 i 7. Ale w jaki sposób Bóg dzisiaj prowadzi swój lud? Już nie przez głos, który zwraca się do naszego ucha, i nie przez obłok, który podnosi się i wskazuje drogę. Jesteśmy prowadzeni przez coś o wiele lepszego. Przez Słowo, przez Ducha Świętego i przez boską naturę, która jest w nas. Ci trzej przywódcy zawsze są zgodni. Zechciejmy wciąż o tym myśleć i wszystkie zamysły naszych serc przymierzać do miary Słowa Bożego. W ten sposób zostaniemy zachowani przed błędami i oszukiwaniem samych siebie. Ludzkie uczucia mogą nas zmylić, ciągle podlegają sprawdzaniu, czy nie prowadzą nas na zgubne ścieżki. Natomiast na Słowie Bożym możemy polegać bez wątpienia. Wtedy poznamy, że człowiek, który daje się prowadzić przez Ducha Świętego lub boską naturę, nigdy nie będzie czynił niczego, co pozostaje w sprzeczności ze Słowem Bożym. Lecz jest jeszcze inny punkt widzenia odnośnie boskiego prowadzenia, który zasługuje na uwagę. Często słyszy się o boskiej opatrzności, jako o czymś, przez co trzeba dać się prowadzić. To w zasadzie jest nic innego, jak dać się kierować swoim postępowaniu przez warunki życiowe. Nie trzeba wspominać, że ten sposób kierownictwa nie pasuje do chrześcijanina. Bez wątpliwości Pan czasami może nam pokazać i będzie też pokazywał swoje zamiary przez opatrzność i oznaczał poprzez to naszą drogę. Jeśli jednak jesteśmy blisko przy Nim, by właściwie zrozumieć Jego drogi, doświadczymy, że uważaliśmy coś za zrządzenie opatrzności, co w rzeczywistości było drzwiami, przez które opuściliśmy drogę posłuszeństwa. Jonasz mógł uważać za jednoznaczne zrządzenie opatrzności to, że znalazł statek, który płynął do Tarszyszu. Gdyby jednak był w społeczności z Bogiem, nie potrzebowałby statku. Krótko mówiąc, Słowo Boże jest dla nas jedyną, niezawodną miarą i doskonałym kamieniem probierczym. Musimy sprawdzać się
przenikającym świetle Słowa. Przynosi to każdemu dziecku Bożemu pewność, pokój i błogosławieństwo. A czy potrafimy znaleźć w Biblii wskazówkę na każdą drobnostkę życia codziennego? Być może nie. Ale w Piśmie Świętym są zestawione zasady, które przy właściwym zastosowaniu prowadzą nas według myśli Bożych. Nawet wtedy, jeśli nie znajdujemy szczególnych miejsc biblijnych na nasze warunki. Oprócz tego posiadamy mocne przyrzeczenie, że Bóg we wszystkim będzie prowadził dzieci swoje. Pan kieruje krokami męża, Psalm 37, werset 23. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej, Psalm 25, werset 9. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Albo właściwe, kierując oko moje na ciebie, chcę ci doradzać. Psalm 32, 8. Bóg chce oznajmić nam myśli swoje odnośnie każdego zamiaru. Czy mamy dać się prowadzić przez całkowicie zmienne warunki? Czy mamy zdać się na los szczęścia lub naszą własną wolę? Bogu niech będą dzięki, że tak być nie musi. Bóg w swój sposób może dać nam w każdym przypadku pewność co do Jego myśli. Nigdy nie powinniśmy rozpocząć czegoś bez tej pewności. Co mam czynić? Jestem w zakłopotaniu, którą wybrać drogę. Powiedział ktoś do swojego przyjaciela. To w ogóle nic nie czyń, brzmiała odpowiedź. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Tego nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Jeśli jesteśmy pokorni i nie ufamy samym sobie, lecz w prostocie i w szczerości czekamy na Boga, będzie nas prowadził. Prosząc Boga o radę w czymś, cośmy już zdecydowali, jest bezcelowe. Łudzimy się wtedy w zgubny sposób. Historia Jehoszafata przedstawia nam trafny przykład. W pierwszej księdze królewskiej 22 czytamy. Lecz w trzecim roku zjechał Jehoszafat, król judzki, do króla izraelskiego. Było to z góry już wielkim błędem. Toteż król izraelski rzekł do swoich dworzan. Czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Rzekł też do Jehoszafata. Czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu. Ja zrobię tak jak ty. Mój lud tak jak twój lud, a konie moje jak twoje konie. I według drugiej księgi Kronik 18:3 pójdziemy z tobą na wojnę. Jehoszafat więc już podjął decyzję, zanim zapytał Boga o radę. Lecz potem powiedział do króla izraelskiego. Wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznię. Ale cóż to mogło jeszcze zdziałać, gdy już się zobowiązał? Jaką głupotą jest najpierw podjąć decyzję, a potem starać się o radę? Teraz było całkowicie bezcelowe pytać jeszcze Pana. Jehoszafat był tutaj w złym stanie. Słowo Boże nigdy nie przystosowuje się do naszych myśli, lecz zwraca się do człowieka. Jest w sprzeczności z jego własną wolą i sprzeciwia się jego planom. Dlatego człowiek odrzuca słowo. Niezłomna wola i śleby rozsądek prowadzą nas do ciemności i nieszczęścia. Jonasz chciał iść do Tarszyszu, aczkolwiek Pan posłał go do Niniwy. Konsekwencją było, że znalazł się w głębi krainy umarłych i że sitowie wiło się koło jego głowy. Jehoszafat chciał iść do Ramot, aczkolwiek miał pozostać w Jerozolimie i konsekwencją było, że widział siebie otoczonego mieczami Syryjczyków, to jest Aramejczyków.
Samowola prowadzi w nieszczęście. Tak było, jest i pozostanie. Natomiast w posłuszeństwie doświadczamy pokoju, światła, błogosławieństwa. Boska łaska udziela się nam. Droga posłuszeństwa może wydawać się wąska, nierówna i samotna, ale jest drogą życia, pokoju i bezpieczeństwa. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Błogosławiona droga. Zanim opuścimy ten ważny punkt boskiego kierownictwa i posłuszeństwa, chcę jeszcze zwrócić uwagę czytelnika na miejsce w Łukasza 11. To miejsce zawiera cenne pouczenie. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swym blaskiem. Werset 34 do 36, 11 rozdziału. Czy potrafimy to trafniej wyrazić? Najpierw widzimy, że do posłuszeństwa potrzebne jest zdrowe oko. To wskazuje na całkowitą, poddaną wolę i na serce, które w szczerości pragnie czynić wolę Bożą. Jeśli człowiek jest w takim stanie, to boskie światło wpływa w niego i napełnia całe ciało. Jeśli całe ciało nie jest jasne, wtedy i oko nie jest prostoduszne. Istnieją wtedy nieczyste motywy, działa samowola i nie jesteśmy szczerzy przed Bogiem. W takim przypadku to światło, które udajemy, że posiadamy, jest niczym innym jak ciemnością. Żadna ciemność nie może być tak gęsta i straszna jak ta, która przychodzi jako sąd na człowieka, nad którym panuje samowola, podczas gdy w tym samym czasie wyznaje, że posiada boskie światło. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Mateusza 6 rozdział, 23 werset. Z drugiej strony słabe światło, jeżeli będzie szczerze używane, z pewnością przybywać będzie, gdyż temu, kto ma, będzie dane. Mateusza 13, rozdział 12, werset. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, jeśli żaden zakątek nie jest zamykany przed boskimi promieniami, jeśli nie istnieje żaden nieczysty motyw i całe zachowanie może być przeświecone przez boskie światło, wtedy będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Jednym słowem, kto jest posłuszny, posiada światło, nie tylko na swoją drogę, lecz światło jego świeci także innym, jak jasna świeca. Więc niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mateusza 5, rozdział 16, werset. W dalszym ciągu tego rozdziału Mojżesz opowiada sprawy, które miały do czynienia z wybraniem 70 sędziów i wysłaniem wywiadowców. Wybranie sędziów Mojżesz przypisuje swojej własnej inicjatywie, wysłanie wywiadowców inicjatywie ludu. Dostojny sługa Pana czuł, że ciężar zgromadzenia dla niego był za ciężki i z pewnością takim był.
My jednak wiemy, że łaska Boża całkowicie wystarczyłaby na wszystkie potrzeby i że potrafiła zdziałać przez jednego człowieka tyle samo, co przez 70. Możemy zrozumieć te trudy, które najłagodniejszy człowiek wśród wszystkich na ziemi, jak czytamy o Mojżeszu w 4 Mojżeszowej 12:3, odczuwał z powodu odpowiedzialności takiego poważnego stanowiska. Sposób, w który opisuje te trudy, jest wzruszający. W owym czasie rzekłem do was, nie mogę już sam was nosić. Z pewnością nie. Który człowiek potrafiłby to? Ale był tam Bóg, który zawsze jest gotów pomóc. Pan wasz Bóg rozmnożył was i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie. Niech Pan, Bóg waszych ojców, pomnoży was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi, jak wam powiedział. Piękna wzmianka, ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory. Spory były powodem, że brzemię i ciężar były tak ciężkie. Lud nie był zgodny z sobą. Wśród nich istniały kwestie sporne i sprzeczki. I któż sprostałby temu? Jak całkiem inaczej mogłoby być, gdyby kroczyli z sobą w pokoju? Gdyby każdy pojedynczy szukał dobra drugiego? Nie powstałyby kłótnie, nie byłoby ciężaru, brzemienia i sporu. Czy nie jest o wiele bardziej upokarzające dla nas to, że w Kościele Bożym wygląda tak samo, aczkolwiek nasze przywileje są o wiele większe? Ledwo co powstało zgromadzenie przez zstąpienie Ducha Świętego, a już słychać było głosy szemrania i niezadowolenia. I z jakiego powodu? Z powodu zaniedbania. Porównaj Dzieje Apostolskie 6 od 1 do 6 wersetu. Nieważne, czy tak rzeczywiście było, czy tylko tak wyglądało. W każdym bądź razie działało w tym też własne ja. Albo heleniści, Żydzi, którzy ulegli wpływom kultury hellańskiej, albo Żydzi powinni być napomniani. Z reguły w takich przypadkach istnieją błędy po obu stronach. Jedyną drogą uniknąć sprzeczek i wszelkiego niezadowolenia jest zaprzeć się samego siebie i szczerze szukać najlepszego dla drugiego. Jedyną drogą, by uniknąć sprzeczek i wszelkiego niezadowolenia, jest zaprzeć się samego siebie i szczerze szukać najlepszego dla drugiego. Gdyby chrześcijanie od początku się tak zachowywali, wtedy chrześcijańscy dziejopisarze mogliby zajmować się bardziej pokrzepiającymi tematami. Widzimy jednak, że historia wyznaniowego Kościoła od samego początku była nacechowana rozłamami. Uczniowie kłócili się, kto wśród nich jest największym, nawet w obecności Pana, którego całe życie było jedynym w swoim rodzaju samouniżeniem. Taka kłótnia nigdy by nie powstała, gdyby każdy baczył na to, aby zapomnieć o samym sobie i szukać to, co drugiego. Ten, co zna odrobinę wartości samouniżenia, nigdy dla siebie nie będzie wymagał najlepszego lub jakiegoś uprzywilejowanego miejsca. Ten, kto naprawdę jest pokorny, temu wystarczy bliskość Chrystusa, tak że poważania, odznaczenia i nagrody dla niego mają małe lub nie mają żadnego znaczenia. Ale gdzie działa własne ja?
tam zawsze znajdzie się zazdrość i kłótliwość, niepokój i każdy zły czyn. Każda strona historii Kościoła udowadnia twierdzenie, że własne ja ze swoimi złymi skutkami już od dawna było powodem kłótni i wszelkiego rozłamu. Od dni apostolskich aż do dzisiaj nieosądzone ja wciąż było źródłem tych wszystkich smutnych zjawisk. Ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory? Postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy: dobra to rzecz, którą rozkazałeś uczynić. Wziąłem więc naczelników waszych plemion, mężów mądrych i doświadczonych. Od Boga uzdolnieni mężowie, którzy posiadali zaufanie ludu, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad setkami, dowódcami nad pięćdziesiątkami i dowódcami nad dziesiątkami oraz nadzorcami dla waszych plemion. Wersety 12 do 15. Zaprawdę zadziwiające zarządzenie. Jeżeli naprawdę było konieczne, nie było lepszego ustanowienia jak to stopniowanie autorytetu, zaczynając od dowódców nad dziesiątkami, aż wzwyż do dowódców nad tysiącami i w końcu sam Mojżesz jako naczelnik nad wszystkimi w bezpośredniej styczności z Panem, Bogiem Izraela. Nie znajdujemy tutaj żadnej wzmianki, że wybór tych sędziów nastąpił na radę Jetra, teścia Mojżesza, jak to widzimy w II Mojżeszowej, 18 rozdział. Nie słyszymy też nic o tym, co zostało nam oznajmione w IV Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział. To jest dalszym dowodem na to, że V Księga Mojżeszowa nie jest powtórką poprzednich części pięcioksięgu. Zamiarem sługi Bożego, albo lepiej mówiąc działającego w nim Ducha Świętego, było wywołać w ludzie posłuszeństwo. Jest to tematem tej księgi. Jeśli chcemy zrozumieć piątą księgę Mojżeszową, dobrze będzie, jeśli o tym zapamiętamy. Niewierzący i sceptycy mogą twierdzić, że istnieją sprzeczności w tych różnych opowiadaniach, które przedstawione są nam w tych pojedynczych księgach. Takie rozmyślania pochodzą od ojca kłamstwa, nieprzyjaciela objawienia Bożego. Przedstawianie niewierzącym dowodów jest daremne, bo wcale nie są w stanie tego zrozumieć. Dlatego ich zdanie o natchnieniu słowa jest całkowicie bez wartości. Słowo Boże stoi wysoko nad nimi. Jest tak doskonałe jak sam Bóg i tak niewzruszone jak Jego tron. Jednak Jego piękność, Jego głębokość i doskonałość są widoczne tylko dla wiary. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Mateusza 11, rozdział 25-26 werset. W tym czasie nakazałem waszym sędziom: wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma z swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Nie bądźcie stronniczy w sądzie. Wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga.
Sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę. Wersety 16 do 17. Jakaż bezstronna sprawiedliwość! W każdej pojedynczej kwestii spornej należało cierpliwie wysłuchać i rozważyć wszystkie fakty obu stron. Przesądom i osobistym uczuciom nie wolno było wpłynąć na sędziego. Wyrok nie powinien być wydany na podstawie samych wrażeń, lecz na podstawie niezaprzeczalnych faktów. Każda sprawa musiała być rozstrzygnięta adekwatnie do czynu, bez względu na pozycję lub osobisty wpływ jednej lub drugiej kłócącej się strony. Wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Biedny, bogaty, obcy przybysz czy tubylec byli pod panowaniem tego samego prawa. Nie wolno było robić między nimi różnicy. Jakie pouczenie jest zawarte w tym dla nas? Nie jesteśmy wszyscy powołani na sędziów, starszych lub przywódców, ale i nam w życiu codziennym zdarzają się sytuacje, w których możemy zastosować te zasady. Nasz wyrok zawsze musi opierać się na faktach i to na wszystkich faktach obu stron. Nie wolno nam się kierować domysłami, które mogą nas mylić. Wyrok, który opiera się tylko na wrażeniach i domysłach, jest bezwartościowy. Możemy się opierać tylko na jasno wykazanych faktach, które zostały stwierdzone przez dwóch lub trzech świadków. Słowo Boże wpaja nam to powtórnie. Porównaj 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, 6 werset, 2 Koryntian, 13 rozdział, 1 werset, 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 19 werset. W naszych ocenach nie powinniśmy ulec stronniczo nam przedstawionym faktom. Każdy jest w niebezpieczeństwie przedstawić sytuację choćby nawet z najlepszym zamiarem w innym świetle. Może się opuszcza świadomie lub nieświadomie jeden fakt. I właśnie to może ewentualnie przedstawić wszystkie pozostałe fakty w innym świetle. Audiatur et altera pars. Należy wysłuchać także drugą stronę. Jest starą, wciąż godną uwagi zasadą. Tak, żeby wyrobić sobie właściwy osąd. Musimy wysłuchać rację obu stron. Dlatego czytamy, wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma z swym współplemieńcem lub obcym przybyszem. Jak ważne jest ostrzeżenie wersetu 17. Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo. Jesteśmy bardzo skłonni być stronniczym, dać kierować się osobistymi wpływami, zwracać uwagę na pozycję i stan zamożności i obawiać się osądu ze strony innych ludzi. Jakie jest lekarstwo na to zło? Jest nim bojaźń Boża. Jeśli zawsze będziemy patrzeli na Pana, będziemy wolni od stronniczego myślenia, od przesądu i przed obawami przed ludźmi. Będziemy we wszystkim, z czym się spotkamy, cierpliwie czekali na nakazy Pana i w ten sposób zostaniemy zachowani przed zbyt pochopnym i jednostronnym sądem odnośnie osób i ludzkich stosunków. Ile nieszczęść spowodowane zostało wśród ludu Bożego przez przedwczesne i niemiłosierne osądzanie. Chciejmy teraz rozważyć, jak Mojżesz przypomina zgromadzeniu wysłanie wywiadowców. Nakazałem wam tedy wszystko, co macie czynić. Droga leżała wyraźnie przed nimi. Mieli nią tylko w posłuszeństwie kroczyć. Nie musieli zastanawiać się nad konsekwencjami i rozmyślać nad końcem ich drogi.
Wszystko to mogli pozostawić Bogu i kroczyć naprzód z mocnym postanowieniem. Potem wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg. I przyszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was: przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan, nasz Bóg. Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wersety 19 do 21. Gwarancją, którą Bóg dał ludowi Bożemu, było to, że mógł on wziąć w posiadanie ziemię obiecaną. Była ona darem jego wielkiej łaski z powodu przymierza, które zawarł z ich ojcami. Jego wolą było dać ziemię kananejską potomstwu Abrahama, przyjaciela jego. To powinno było uspokoić lud przed zajęciem jej i nie powinno stwarzać wątpliwości co do jej bogactw. Nie trzeba było wysyłać wywiadowców. Wiara nie sprawdza tego, co daje Bóg, lecz mówi, co Bóg daje, musi być wystarczająco cenne. On jest w stanie wprowadzić mnie tam, gdzie zaplanował. Izrael mógł wiedzieć, że ten Bóg, który przeprowadził go przez tę wielką i straszną pustynię, potrafi go także wprowadzić do ziemi obiecanej. Taki wniosek wyciągnęłaby wiara, gdyż ona patrzy na wszystko tak, jak widzi to Bóg i nigdy nie osądza Boga według ziemskich okoliczności. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Jeśli w wierze spoglądam na Boga, wtedy mało zajmuję się trudami. Nie widzę ich wcale, albo uważam je jako powód do ukazania się mocy Bożej. W tej sytuacji lud jednak nie wierzył, lecz uciekł się do wysłania wywiadowców. Mojżesz przypomina mu o tym. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście: wyślijmy mężów przed sobą, by zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Czyż nie mogli ufać Bogu? Bóg wyprowadził ich z Egiptu, utorował im drogę przez morze i przeprowadził ich przez suchą, straszną pustynię. Czy on nie był w stanie teraz także wprowadzić ich do ziemi? Ale nie, oni chcieli wysłać wywiadowców, gdyż ich serca nie ufały Bogu. W czwartej księdze Mojżeszowej Pan sam dał Mojżeszowi nakaz, aby wysłać wywiadowców. Ale dlaczego Mojżesz to uczynił? Z powodu słabego duchowego stanu ludu. Znów widzimy w obu księgach charakterystyczną różnicę, a jednak zgodność. Czwarta księga przedstawia nam ogólną historię, natomiast piąta – ukryty powód wysłania wywiadowców. Jedna opowieść uzupełnia drugą. Nie moglibyśmy zrozumieć tych zdarzeń tak dobrze, gdybyśmy mieli tylko jedną relację. Może ktoś zapyta, jakże mogło być niesłuszne wysłanie wywiadowców, jeżeli Pan to nakazał. Gdy On dał nakaz wysłania tych mężów, nie mogło być żadnych wątpliwości. Problem polegał na tym, że to lud miał takie życzenie. Było ono owocem niewiary i rozkaz ten nastąpił tylko z powodu niewiary. Coś podobnego znajdujemy w Ewangelii Mateusza 19 rozdział, gdzie Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami, wyjaśniając im zasady zakonu dotyczące rozwodu, werset 3 i 8. Rozwód małżeństwa nie jest zgodny z myślami Bożymi. Mężczyzna nie powinien odprawiać żony swojej. A jednak rozwód był dozwolony ze względu na zatwardziałość serca ludzkiego. Podobnie było z wywiadowcami. Dla Izraela nie było konieczne ich wysyłać. Prosta wiara nigdy o tym nie myślała.
ale Pan widział toczące się na ziemi życie i wtedy dał odpowiednie zarządzenia. Tak samo było później, gdy widział, że lud chce mieć króla. Wtedy nakazał Samuelowi tak uczynić. 1 Samuela, 8 rozdział, od 7 do 9. Spełnienie jakiegoś pragnienia człowieka nie jest żadnym dowodem na to, że odpowiada ono myślom Bożym. Wysłanie wywiadowców było całkowitym niepowodzeniem i przyniosło tylko zawód. Nie mogło być inaczej, ponieważ wysłanie ich było następstwem niewiary. Wprawdzie Mojżesz, wychodząc naprzeciw tym niskim pobudkom ludu, powiedział: uznałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Ale to nie dowodzi, że ten plan odpowiadał myślom Bożym. Bóg może wyjść naszej niewierze naprzeciw nawet wtedy, gdy zostaje przez to zasmucony i znieważony. On ma radość tylko w szczerej wierze. Taka wiara uznaje miejsce Boga i sposób Jego działania. Gdy zatem Mojżesz mówi do ludu: oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak powiedział Pan, Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. To lepiej było powiedzieć: oto jesteśmy, prowadź nas, wszechmocny Panie, prowadź nas do zwycięstwa. Ty jesteś wszystkim. Jeśli Ciebie mamy za przewodnika, to pójdziemy za Tobą z radosnym zaufaniem. Żadne trudności nie są dla Ciebie przeszkodą, a więc również my się nie boimy. Potrzebujemy wyłącznie Twojego słowa i Twojej obecności. To byłaby mowa wiary, lecz Izrael mówił inaczej. Bóg im nie wystarczał. Lud ten nie był zadowolony z tego, co Bóg mu powiedział o tej ziemi. Izraelici chcieli wysłać wywiadowców. Człowiek najpierw wypróbowuje wszystko inne, zanim zaufa żywemu Bogu. A jednak nic nie jest bardziej błogosławione jak życie z wiary. Wiara musi być rzeczywistością, a nie martwym wyznaniem. Rzeczą bezsensowną jest mówić o życiu z wiary, jeżeli potajemnie spoczywa się na ludzkich podporach. Wierzący ma do czynienia wyłącznie z Bogiem. W nim znajduje wszystkie swoje źródła. Nie oznacza to, że pogardza narzędziami, które Bóg używa według swojego uznania. Ceni je jako środki, których Bóg używa ku pomocy i błogosławieństwu, ale nie stawia ich na miejscu, które należy się Bogu. Mowa wiary brzmi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Psalm 62, werset 2. Istnieje szczególna moc w słowie jedynie. Ono bada serce na wskroś. Jeśli oczekujemy czegoś od stworzenia, to już oddaliliśmy się od życia z wiary. Poza tym przynosi to z sobą wszelkiego rodzaju rozczarowania. Ludzkie podpory łamią się, a ludzkie środki pomocnicze zawodzą. Lecz kto ufa Panu, nigdy nie będzie zawstydzony i nigdy nie będzie skrzywdzony. Gdyby Izrael ufał Panu, zamiast wysyłać wywiadowców, to sprawa zakończyłaby się inaczej. Lecz ludzie chcieli wysłać wywiadowców i wszystko zakończyło się upokarzającym niepowodzeniem. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas. A zdając nam sprawę, mówili: dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje. Wersety 24-25. Czyż mogła być inna jak dobra, jeśli Bóg im chciał ją dać? Czy byli potrzebni wywiadowcy, aby opowiedzieć im, jak dobry jest Boży dar? Interesujące jest, jak Mojżesz dalej mówi o wywiadowcach. Ogranicza się do prawdziwej części ich sprawozdania. Tutaj nie wspomina o 10 niewierzących wywiadowcach.
to ponownie harmonizuje z charakterem tej księgi. Mojżesz chce wpłynąć na sumienie zgromadzenia. Przypomina Izraelitom, że sami dali propozycję wysłania wywiadowców, a potem zbraniali się, aby wyruszyć do ziemi. Aczkolwiek wywiadowcy przynieśli dobre wieści i owoce z tej ziemi, lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga. Na to niczym nie mogli odpowiedzieć, gdyż nie byli tylko niewierzącymi, lecz także buntowniczo nastawionymi do Boga. Dowodem na to było wysłanie wywiadowców. I szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas. Jakie straszne kłamstwo wobec faktów. Wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Werset 27. Dlaczego to było dowodem nienawiści? Jak bezsensowne są przecież argumenty niewiary. Gdyby Pan ich nienawidził, to łatwo byłoby pozwolić im umrzeć w Egipcie pod strasznymi uderzeniami bicza sług Faraona. Dlaczego więc miał takie staranie o nich? Dlaczego zapobiegł temu, że wody Morza Czerwonego nie pochłonęły ich razem z nieprzyjaciółmi? Dlaczego uwolnił ich od miecza Amalekitów? Jednym słowem, po co te wspaniałe zwycięstwa łaski Jego, jeśli ich nienawidził? Lecz ciemna niewiara panowała nad nimi i dlatego wyciągali błędne wnioski. Nie istnieje nic bardziej nierozsądnego pod słońcem jak niewiara. I nic nie istnieje, co jest tak jasne i rozumne jak proste argumenty dziecięcej wiary. I szemraliście w swoich namiotach. Niewiara nie tylko jest ślepa i nierozumna w swym sądzeniu, lecz prowadzi człowieka do ponurego i mrukliwego szemrania. Nie potrafi pojąć sprawy z właściwej i dobrej strony. Chodzi po omacku na błędnej drodze, a tylko dlatego, bo wyklucza Boga i spogląda na warunki. Dokąd więc mamy iść? Pytali Izraelici. Nasi bracia strwożyli serca nasze, mówiąc: lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem. A czy przewyższał on Pana? Miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo. Jaka przesada! A ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Werset 28. Wiara po prostu powiedziałaby: cóż to takiego, że miasta są obwarowane aż pod niebo? Bóg nasz jest nad nimi. On jest w niebie. Cóż znaczą dla Niego wielkie i wysokie mury? Dla Tego, który stworzył wszechświat i utrzymuje go przez słowo mocy swojej? Kimże są olbrzymy wobec wszechmocnego Boga? Izrael jednak nie wierzył. W liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, napisane jest: nie mogli wejść z powodu niewiary. To było tym wielkim trudem. Izrael szybko zatriumfowałby nad obwarowanymi miastami i strasznymi olbrzymami, jeśli zaufałby Bogu. Niestety niewiara zawsze stoi naszym błogosławieństwom na drodze. Przeszkadza promieniom chwały Bożej. Bóg nigdy nie zawstydza człowieka, który mu ufa. Radością Jego jest realizowanie najwyższych czeków, które wiara przedkłada w niebiańskim skarbcu. Po wszystkie czasy liczy się słowo: nie bój się, tylko wierz i niech ci się stanie według wiary twojej. Zechciejmy jeszcze bardziej rozpoznać i urzeczywistniać moc tych słów. Dlaczego Izrael nie potrafił przy tym zdarzeniu dostrzec Bożej chwały? Ponieważ lud nie wierzył. Wysłanie wywiadowców było więc grubym błędem, a efektem była pozostająca niewiara. Bóg został wyłączony z działania, a oni sami widzieli same trudności. Nie mogli wejść, nie mogli widzieć chwały Bożej. Dalsze słowa Mojżesza dają pewną nadzieję.
Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was. Jakie pocieszające słowa. Bóg walczy za swój lud i idzie przed nimi jako wojownik. Będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także w pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swe dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy, w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia w obłoku. Wersety 29-33. Jakie dosadne i wzruszające słowa. One udowadniają nam ponownie, że księga ta nie jest powtórką znanych faktów. Pan postępował ze swoim ludem tak, jak ojciec nosił swe dzieci. Jakiż to piękny obraz. Te kilka słów trafnie pokazują, jak Bóg zatroszczył się o swoich. Pokazują nam sposób, w którym Bóg czyni coś, aby objawić swoje serce. Tak jak siła ręki lub mądrość ducha widoczne są w czynie, tak miłość serca objawia się w sposobie działania. Izrael nie miał zaufania do Boga. Pomimo objawienia Jego mocy, wierności, dobroci i łaski w drodze do Egiptu, aż pod granicę ziemi kanaanejskiej. Oni nadal nie wierzyli. Mimo licznych dowodów, które przekonałyby każdego, oni wątpili. Gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Werset 34-36. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ewangelia Jana, 11 rozdział, 40 werset. Taka jest Boża kolejność. Człowiek chce widzieć, a potem wierzyć. Ale w Królestwie Bożym najpierw się wierzy, a potem ogląda. Dlaczego nikt z Izraela nie był godny, by ujrzeć ziemię obiecaną? Ponieważ nie wierzyli w Pana, ich Boga. Niewiara zawsze jest przeszkodą, która powstrzymuje nas przed widzeniem chwały Bożej. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Mateusza, 13 rozdział, 58 werset. Gdyby Izraelici wierzyli i zaufali Panu, Jego miłości i mocy, to z pewnością Bóg wprowadziłby ich do ziemi, która była ich dziedzictwem. Tak samo jest i dzisiaj z ludem Pańskim. Gdybyśmy więcej ufali Bogu, bylibyśmy obdarzani bezgranicznymi błogosławieństwami. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Marka 9, rozdział 23, werset. Nasz Bóg nigdy nie powie, daliście mi za wysoki czek. Za dużo ode mnie oczekujecie. Jego radością jest odpowiadać na śmiałe oczekiwania wiary. Chciejmy więc obficie korzystaj z Jego błogosławieństw. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Psalm 81, werset 11. Skarbce nieba ciągle są otwarte dla wiary i wszystko
O cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Mateusza 21-22. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania. Jakuba 1-5. Wiara jest od początku do końca tajemnicą tego wszystkiego, źródłem i napędem chrześcijańskiego życia. Wiara nigdy nie waha się i nie wątpi. Niewiara natomiast wątpi zawsze i dlatego nie może widzieć chwały Bożej. Jest głucha na Boży głos i ślepa na Boże działanie. Działa przygnębiająco, osłabia zapał do pracy i obezwładnia wolę. Zaciemnia drogę i powstrzymuje duchowy postęp. Z powodu niewiary Izrael 40 lat nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Któż może ocenić, czego się pozbawiamy przez jej szkodliwy wpływ na nas? Gdyby wiara działała w nas, nasze życie wyglądałoby inaczej. Wiara oczyszcza serce, działa przez miłość, przezwycięża świat. Krótko mówiąc, łączy nas z samym Bogiem. Bóg nazywa ją drogocenną wiarą, gdyż jest drogocenną ponad wszelkie ludzkie pojęcia. Taką wiarę posiadał Kaleb. W tym miejscu wypełniło się to, co Pan powiedział 15 stuleci później. A jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. On wierzył, że Bóg jest wystarczająco możny, aby wprowadzić lud do ziemi i że wszystkie przeszkody i trudności są ostatecznie wzmocnieniem wiary. Bóg wynagrodził jego wiarę, co widzimy w Jozuego 14 rozdział od 6 do 12 wersetu. Ważne pouczenia zawierają jeszcze dla nas ostatnie wiersze naszego rozdziału. Pokazane w nich zostały Boże decyzje. Mojżesz przedstawia powód, dla którego nie mógł on wejść do ziemi obiecanej. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Zauważmy słowa, z powodu was. Całemu zgromadzeniu izraelskiemu musiało zostać przypomniane, iż ono niosło winę, że Mojżeszowi, temu szanowanemu słudze Bożemu, nie wolno było przejść przez Jordan i wstąpić do ziemi obiecanej. A jednak on wypowiedział nierozważne słowo, gdy został rozgoryczony przez lud. Psalm 106, werset 33. Przez niewiarę pozbawili oni samych siebie przywileju wejścia do ziemi obiecanej i byli także odpowiedzialni za wyłączenie z tego Mojżesza. Chociaż tak bardzo pragnął on zobaczyć te piękne góry i Liban. Rozdział 3, werset 25. Pamiętajmy wszyscy o powadze Bożych decyzji. Dla człowieka jest być może niezrozumiałe, że parę nierozważnych słów, zbyt pochopna wypowiedź mogły być powodem, że wierny sługa Boży nie będzie mógł ujrzeć tej ziemi. Lecz powinniśmy z pokorą i bojaźnią przyjąć Boże postanowienia, nie potępiając przy tym nikogo, gdyż czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? 1 Mojżeszowa, 18 rozdział, 25 werset. On nie popełnia błędu. Wielkie i dziwne, właściwie cudowne, są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Objawienie 15, rozdział 3, werset. Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nad wszystkich wokół Niego. Psalm 89, 8. Bóg nasz jest ogniem trawiącym i straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Hebrajczyków 12, rozdział 29, werset. Hebrajczyków 10, rozdział 31, werset. Czyż łaska, w której zakresie działania znajdujemy się jako chrześcijanie, nie ogranicza Bożego działania? Nie. Gdyż słowa, co człowiek sieje, to i rządź będzie, z Galacjan 6, rozdział 7, werset, mają dalej swoje znaczenie. Jest błędem, jeżeli ktoś myśli, że zasada ta się zmieniła. Łaska i zarządzanie to dwie różne sprawy.
i nie wolno ich ze sobą mieszać. Łaska przebaczyła grzech Adama, a jednak Bóg wypędził go z ogrodu Eden, by jadł swój chleb w pocie czoła i pośród cierni i ostów przeklętej ziemi. Łaska przebaczyła grzech Dawida, ale miecz wisiał nad jego domem aż do końca jego życia. Batrzeba została matką Salomona, lecz Absalom buntował się przeciwko swemu ojcu. Tak też było z Mojżeszem. Dzięki Bożej łasce mógł on obejrzeć ze szczytu Pisga całą ziemię, a jednak Bóg zabronił mu do niej wejść. To wydarzenie wcale nie umniejsza znaczenia innego faktu, że Mojżesz nie mógł wprowadzić ludu do ziemi obiecanej z powodu zajmowanego urzędu. Był on przedstawicielem systemu zakonnego. Ani w 20 rozdziale 4 Mojżeszowej, ani w 1 rozdziale 5 Mojżeszowej nie znajdujemy ani jednej wzmianki o tym urzędzie. Mojżesz stoi teraz przed nami, na szczycie góry, ze świadomością, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, gdyż nierozumnie mówił swoimi ustami. Zechciejmy w Bożej obecności gruntownie przemyśleć tę prawdę. Im bardziej poważniej zastanawiamy się nad sensem Bożych decyzji i Jego sprawiedliwymi drogami, tym więcej rozpoznajemy Bożą łaskę. Inaczej jesteśmy w niebezpieczeństwie pojmowania nauki o łasce w lekkomyślny i powierzchowny sposób, nie stawiając serca i życia pod jej uświęcający wpływ. Jest źle, jeśli naukę o łasce traktujemy tylko powierzchownie. Poprzez takie podejście otwieramy drzwi wszelkiemu rodzajowi rozwiązłości. Wtedy nie możemy czytelnikowi lub słuchaczowi przedstawić wystarczająco poważnie prawdy o drogach Bożych, szczególnie w dzisiejszym czasie, w którym istnieje skłonność obracania łaski Bożej w rozpustę. Judy, 4 werset. W ostatnich wierszach naszego rozdziału widzimy jednak, że lud wcale nie był gotów podporządkować się Bożej decyzji. Izraelici nie chcieli uznać ani łaski, ani sposobu ich prowadzenia. Chociaż mogli być pewni Bożej obecności i Bożej mocy, jednak wahali się i wzbraniali wejść do ziemi. Daremnie Kaleb i Jozue przekazywali im pocieszające słowa, daremnie przedstawiali im obfite i dobre owoce ziemi, na próżno Mojżesz starał się poruszyć ich serca, nie chcieli wejść do ziemi. A jakie były tego konsekwencje? Stało się według ich niewiary. Takie także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Im ją dam. I oni wezmą ją w posiadanie, a wy zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Wersety 39 do 40. Jakież to smutne. Ale czy mogło być inaczej? Jeżeli z wiarą nie chcieli wejść do Kanaanu, to nie pozostało nic innego, jak wrócić ich na pustynię. Ale i temu rozkazowi nie chcieli być posłuszni. Nie chcieli przyjąć błogosławieństwa łaski ani podporządkować się pod nakaz Boży. Wtedy odpowiedzieliście tymi słowy: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, wyruszymy i będziemy walczyć, jak rozkazał nam Pan, nasz Bóg. A gdy każdy z was przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę, co widać w wersecie 41, wyglądało to jak skrucha i samo osądzenie, ale tym nie było. Łatwo jest powiedzieć: zgrzeszyliśmy. Saul też tak powiedział, lecz nie były to słowa szczere.
ile były warte, świadczą dalsze słowa skierowane do Samuela. Lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu. Jaka sprzeczność, zgrzeszyłem, ale uczcij mnie. Wszystko było tylko pozorem, obłudą. Pomyślmy o pysznym, zadufanym sobie mężczyźnie, który bez skrupułu wypowiada takie słowa, a potem chcąc samemu zostać uczczonym, chce oddać Panu pokłon. Jakaż obraza Boga, który ma swoje upodobanie w prawdzie chowanej na dnie duszy, Psalm 51, werset 8, który szuka takich, co oddają Jemu cześć w duchu i prawdzie, Jana 4, rozdział 23, werset. Najsłabsze westchnienie skruszonego i zdruzgotanego serca jest Bogu miłe, ale puste formy zewnętrznej religijności są dla Niego obrażające. Samo wyznanie ustami bez żadnych uczuć w sercu jest bezwartościowe. Nie jest trudno powiedzieć, zgrzeszyłem, ale często pospieszne wyznanie jest dowodem na to, że grzech jest traktowany powierzchownie, a serce jest twarde i niezłamane. Sumienie mówi, że konieczne jest wyznanie grzechów, ale zwyczaj wyznawania grzechów bez prawdziwej skruchy w sercu jest niebezpieczny i szkodliwy dla duszy człowieka. Myślę, że nieustanne wyznawanie grzechów, zwyczaj odmawiania przed Bogiem tylko formuły wyznania już od dawna było jednym z najniebezpieczniejszych sideł dla chrześcijaństwa. Niestety i wśród prawdziwych chrześcijan istnieje wiele formalizmu. Nawet jeśli nie przejmują oni obcych formuł i zasad, to i tak chętnie tworzą sobie własne. Wszyscy doświadczyliśmy tego mniej lub więcej. Tak było też z Izraelem w Kadesz. Wyznanie ludu było bezwartościowe, gdyż brakowało w nim szczerości. Gdyby byli przekonani o tym, co mówili, to poddaliby się pod Boży osąd i z pokorą przyjęliby konsekwencje swoich grzechów. Prawdziwa skrucha uwidacznia się w pokornym przyjmowaniu Bożych postanowień. Spójrzmy na Mojżesza. On skłonił swoją głowę przed boską karą. Także na mnie powiedział, rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. Mojżesz przypomina ludowi, że z powodu jego własnej winy nie może on wejść do ziemi obiecanej, ale nie słyszymy z jego ust pretensji do Boga. Mojżesz przyjmuje wyrok Boży. On ustanawia i pociesza swego następcę bez śladu zazdrości. Jemu zależało na tym, aby Bóg był uwielbiony, a lud błogosławiony. Nie dbał on o swoje korzyści, lecz miał na celu uwielbienie Boga. Lud izraelski miał całkiem inne nastawienie. Ruszymy i będziemy walczyć, powiedzieli. Jakiż niemądry zamiar. Gdy Bóg im rozkazał wziąć ziemię w posiadanie, pytali, dokąd więc mamy iść. A gdy im powiedział, by wrócili na pustynię, odpowiedzieli, wyruszymy i będziemy walczyć. Rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie wyruszajcie i nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście, sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliliście się wyruszyć na górę. Wtedy Amorejczycy zamieszkujący te góry wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Horma. Wersety 42-44. Pan nie mógł towarzyszyć im na drodze samowoli i buntu. Bez obecności Bożej Izrael nie mógł zmierzyć się z Amorejczykami. Jeżeli Bóg jest z nami i dla nas, wtedy i my we wszystkim jesteśmy zwycięzcami, ale nigdy nie możemy liczyć na Boga, jeżeli jesteśmy nieposłuszni. Głupotą jest wierzyć, że Bóg jest z nami, jeśli kroczymy błędnymi drogami. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Przypowieści 18:10.
Lecz jeśli nie żyjemy w praktycznej sprawiedliwości, to bluźnierstwem jest twierdzić, że Bóg jest naszą mocną twierdzą. Bóg potrafi i chce pomóc nam w naszej słabości. Jeżeli tylko istnieje szczere wyznanie naszego prawdziwego stanu, zaufaj Panu i czyń dobrze. Psalm 37:3. Tak postanowił Bóg, ale mówić o zaufaniu do Boga, podczas gdy się czyni zło, oznacza obracać łaskę naszego Boga w rozpustę i oddawać się szatanowi, który szuka naszej zguby, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. 2 Kronik 16:9. Jeśli posiadamy czyste sumienie, to spokojnie możemy przechodzić przez wszystkie trudności. Lecz zacząć kroczyć drogą wiary ze złym sumieniem jest daremnym początkiem. Tylko wtedy możemy trzymać w górze tarczę wiary, jeśli biodra nasze są opasane pasem prawdy, a piersi zakryte pancerzem sprawiedliwości. Dążmy do praktycznej sprawiedliwości. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Dzieje apostolskie 24:16. Apostoł Paweł zawsze starał się o to, by nosić ten pancerz i być ubranym w biały bisior, który jest sprawiedliwością świętych. Również i my starajmy się być posłuszni w każdym dniu. Na takiej drodze z pewnością możemy podobać się Bogu i liczyć na Jego pomoc, na wsparcie w Nim i możliwość korzystania z Jego niewyczerpanych źródeł. Spowoduje to w naszych sercach pokój i skłoni do uwielbienia Boga w drodze do niebiańskiej Ojczyzny. Mamy jednak ten przywilej, że kiedy zgrzeszymy, możemy skierować nasz wzrok wzwyż, do Boga. Jego ucho jest zawsze otwarte na nasze wołanie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 list Jana, rozdział 1, 9 werset. Zakres Bożego wybaczenia jest nieograniczony. Tak samo jak dzieło pojednania. Chrystus, Syn Boży, który przelał swoją krew, jest naszym orędownikiem, naszym wielkim arcykapłanem. Dlatego zbawić może na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Hebrajczyków 7, rozdział 25 werset. Są to prawdy wyraźnie pokazane w Piśmie Świętym, ale nie możemy mieszać wyznania grzechów i następującego po nim przebaczenia z praktyczną sprawiedliwością. Istnieją dwie możliwości przystępowania do Boga. Możemy wołać do Niego w głębokim smutku lub z czystym sumieniem i sercem, które nas nie oskarża. W obu przypadkach będziemy wysłuchani. Te dwa stany serca nie są jednak ani obojętnością, ani zatwardziałością serca. Obojętność jest straszna w oczach Pana i sprowadza Jego poważne sądy. Jeśli nasza praktyczna sprawiedliwość uznaje Boga, wtedy może On całkowicie przebaczyć grzech, gdy jest on szczerze wyznany. Jeśli kroczymy drogą niesprawiedliwości, a uważamy, że ufamy Bogu, postępujemy bezbożnie. Widać to w Jeremiasza 7, rozdział 4 do 10 wersetu. Bóg chce wiedzieć prawdę chowaną na dnie duszy. Psalm 51:8. Jeżeli ludzie w swej niesprawiedliwości twierdzą, że postępują według prawdy, to muszą spodziewać się sprawiedliwego sądu Bożego. Cytowane miejsca z proroka Jeremiasza dotyczące mężów z Judy i mieszkańców Jerozolimy może być zastosowane do dzisiejszego chrześcijaństwa. W 2 liście do Tymoteusza, 3 rozdział czytamy, że wszystkie obrzydliwości pogaństwa opisane w Rzymian 1 pojawią się w dniach ostatecznych pod płaszczykiem chrześcijańskiego wyznania i pod pozorem pobożności. Stan taki spowoduje Boży gniew. Najcięższe sądy spadną na chrześcijańskie kraje zachodnie.
Pan wkrótce przyjdzie, aby wziąć z tego ciemnego i grzesznego, choć chrześcijańskiego świata, swój umiłowany, wykupiony przez Jego krew lud, aby mieć go na zawsze przy sobie, w ojczyźnie miłości, w domu Ojca. Wtedy Bóg ześle na całe chrześcijaństwo, na kraje, których Ewangelia była rozpowszechniana, ostry obłęd. 2 Tesaloniczan 2,11. Co będzie następstwem tego ostrego obłędu? Czy pojawi się jakieś nowe świadectwo cierpliwej łaski Bożej? Nie. Dla chrześcijaństwa, które odrzuciło łaskę Bożą, nie będzie już żadnej propozycji. Poganie usłyszą Ewangelię wieczną i Ewangelię Królestwa, ale dla odstępnego chrześcijaństwa winorośli ziemi, objawienie 14,18, nie pozostanie nic innego jak tłocznia gniewu wszechmogącego. Nic poza wieczną ciemnością i jeziorem, płonącym ogniem i siarką.